Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 20 lat temu dołączyliśmy do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku to był bardzo dobry dzień dla Polski. Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy, i stało się to naszym wspólnym udziałem. 20 lat naszej obecności w Unii to wielki sukces każdego z nas. Tysiące inwestycji, znakomite wykorzystanie funduszy europejskich, ekspansja polskich firm w Europie. Wystarczy rozejrzeć się, jak Polska zmieniła się w tym czasie. Wykorzystaliśmy ten okres znakomicie, ale jesteśmy ambitni. Chcemy rozwijać się dalej. Potrzebujemy wielkich strategicznych inwestycji, takich jak centralny port komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy. Szanowni Państwo, Drodzy rodacy, przed Polską i przed Unią Europejską wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. Od tego, jak na nie odpowiemy, zależy nasza przyszłość. Będąc w Unii, możemy wpływać na jej kształt, nadawać kluczowe kierunki. Nasz głos ma znaczenie. Dlatego każdego dnia musimy zabiegać o polskie sprawy w Unii Europejskiej. Nasz wielki rodak, papież święty Jan Paweł II, mówił do nas: Europa potrzebuje Polski. A Polska potrzebuje Europy. Te słowa są ciągle aktualne, dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wspólnoty zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad tysiąca lat od momentu, kiedy dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Dzisiaj jesteśmy świadkami wielkiego sporu o przyszły kształt Unii Europejskiej. Pojawiają się niepokojące tendencje do federalizacji, mówi się o zmianach traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich. Nasza obecność w Unii Europejskiej to polska racja stanu, ale opowiadamy się za Europą wolnych narodów, Europą ojczyzn. Wiemy, że politycy i urzędnicy unijni bywają czasem trudnym partnerem. Przekonywaliśmy się o tym w ostatnich latach wielokrotnie. Interesy unijnej biurokracji oraz niektórych państw członkowskich nieraz bywają sprzeczne z polskimi. W Unii każdego dnia trwa walka, twarda walka o interesy poszczególnych krajów i trzeba o nie skutecznie zabiegać. Dlatego tak ważne będą wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Od tego, jakich reprezentantów wybierzemy, będzie zależał kierunek, w którym będzie podążała Unia, oraz to, jak polskie sprawy będą w Unii prowadzone. Zachęcam Państwa do udziału w tych wyborach. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, nasza obecność w Unii Europejskiej jest częścią naszej wielkiej, wspaniałej historii historii Polski, która jest historią wolności. Polska jest dziś bezpieczna, dynamicznie się rozwija, ma dobre perspektywy, ale właśnie nasza historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego o pomyślność i dobrą przyszłość naszej ojczyzny należy nieustannie zabiegać, to jest nasze wielkie zobowiązanie, które płynie z wielkich historycznych momentów. Jesteśmy dumni z naszej historii, a tym, co łączy wszystkie pokolenia Polaków, są nasze narodowe symbole. W tych Majowych, świątecznych dniach wszyscy zgromadźmy się przy Biało-Czerwonej. Niech żyje Polska!